Siemka, z drugiej części poradnika jak zrobić stronę HTML pokażę Wam dużo nowych rzeczy. Tak więc to pierwsze oznacza, o to tutaj, oznacza tą ikonkę u góry, a zaraz pokażę Wam sam, jaką, jaką. Czekamy chwilkę. Program mi trochę kompas spowalnia. Ale o, tą u góry pokazuje. Ale żeby takie coś zrobić, musi być w tym samym folderze i plik, i obrazek. No i dobra nazwa, i dobre rozszerzenie. To drugie oznacza pogrubienie, powiększenie. Tutaj CZ czcionkę, emblem głód napis. I to jest to. To jest o ten napis. Można zmienić wielkość, na przykład dam 6. Zapisujemy, odświeżamy i widzicie, jest mniejsze. Och. Body BG Color oznacza kolor na stronie. Ten jest akurat zielony, no ale będą ten. Podam Wam stronę, będzie w opisie, jest więcej tych kolorów. No i ostatnie jest TGAL Ink Center. Oznacza to, że gdy się naciśnie na strzałka P2, czyli ten obrazek. Gdy się naciśnie na ten obrazek, przyjdzie się do ramek, czyli do zupełnie innej strony. Teraz jest błąd, bo ponieważ nie mamy w tym folderze ramki, więc zrobimy. Och, ja tu napiszę byle co, żeby tylko pokazać, że działa to. Titlem to oznacza tytuł strony. W pierwszej części widzieliście. O, zapiszemy go jako ramki HTML. Nowy folder. Zapisz. O, widzicie, tutaj jest. Teraz możemy włączyć naszą stronę. I gdy naciśniemy na strzałkę, przechodzimy do pustej strony. Jak widzicie, można tutaj coś napisać, ale pokażę Wam innej tym. Cześć, pozdrowienia.